No cześć, witam Was serdecznie w aplikacji Too Good To Go. I dzisiaj przyjechaliśmy sobie eksperymentalnie, totalnie eksperymentalnie do sklepu, w którym jeszcze nigdy nie byłem. A jest to sklep azjatycki. Tutaj paczki są droższe, te paczki niespodzianki żywnościowe, gdyż kosztują 5 funtów, kosztuje jedna. Wzięliśmy na próbę tylko dwie. No bo na ogół płacimy około 10 funtów, więc teraz zapłacimy też 10 funtów, ale za dwie, nie za trzy paczki. Co nas tu spotka? Nie mam zielonego pojęcia. Co mnie podkusiło do tego, żeby wziąć w tym sklepie? Też nie mam pojęcia, gdyż wiadomo, że ich jedzenie jest pikantne, dosyć ostre i nie jest tak do końca przystosowany do naszego jedzenia, no ale żeby by było atrakcyjniejsze wideo i żebyście zobaczyli, co w takim sklepie można dostać, jakie paczki niespodzianki, no to Wam pokażę. Wartość jednej paczki powinna być nie mniejsza niż 15 funtów, gdzie przy Morrisonie albo przy Lidlu jest to 10 funtów wartość paczki i 3, tam 30 za jedną paczkę. Tu mamy 5 i 15 minimalna wartość. Także idziemy po dwie paczki do sklepu, się nazywa, tego wam jeszcze nie powiedziałem, Adapt. Adapt, cokolwiek to znaczy. Zobaczcie. No dobra, ruszamy, zobaczymy, co dostaniemy. No, ciekawe. Tutaj coś dają na zewnątrz. Hello. Hiya. From Poland. 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 Yeah. What is this? This is a Pakistani sweet. Pakistani sweet. Yeah, Pakistani sweet. Okay. Freshly cooked. They usually have in the shop. Okay. 2 days old, they sell it. This is freshly cooked. All right. Co my tu mamy? Macie jaki fajny sklep. O. Ciekawe, gdzie nam te paczki dadzą. Pewnie tutaj. Gdzie tu szukać tych paczek? Słuchajcie, tu muszę kiedyś przyjechać, chyba zrobić dla Was taki specjalny film z takiego miejsca. Hello. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym dla Was nagrał taki market pakistański. Zobaczcie. O, się tu dzieje. Chyba trafiłem na miejsce. Tak, jest tam. No i zobaczcie, dostaliśmy takie dwie eleganckie paczuszki, ładnie zapakowane, ale ciekawe, co jest w środku. Takie nie za duże, prawdę mówiąc, w porównaniu z Morrisonem albo z Aldikiem, no to tam to były konkretnie ciężkie paki. A tu zobaczymy. Jedziemy się rozpakowywać w domu. No cześć, witam Was serdecznie. Właśnie przyjechałem z tymi dwoma paczkami do domu i zaraz zobaczycie, zobaczymy, co nam tutaj przygotowali w ramach tej aplikacji Too Good To Go z indyjskiego tym razem sklepu. No, troszeczkę to na zasadzie takiej, żeby zobaczyć, co w takim sklepie można dostać z takiej aplikacji, a czy się to przyda? Mam nadzieję, że tak, zaraz zobaczymy. W każdym razie z Aldika to dostaliśmy takie duże boksy. Ciężkie, tu było tego naprawdę dużo. Tutaj mamy takie dwie torebki w zasadzie.
jak mówiłem, jedna jest wartości, powinna być wartości mniejsza niż 15 funtów, a my zapłaciłem za te dwie torby 10 funtów. Także zaraz zobaczymy, co nam tutaj przygotowali. No i na dzień dobry wyjeżdżają nam croissanty, rogaliki, ale widzicie, że nie ma tutaj żadnych znaczków, czyli to jest towar, który nie jest ze zbliżającą się terminem ważności, tylko normalnym terminem długotrwałym. Także 6 croissantów. Makaron, coś jak nudle, takie nitki, taki bardzo, bardzo cienki, ale to jest pakistański wyrób, albo dla mnie to nie wszyscy są Pakistanie, a to są przecież również Indyjczycy, Arabi i inni. Teraz zobaczymy, gdzie to jest wyprodukowane. A to jest prywatny sklep. O, proszę, na przykład. Mąki i 8% wody. Także taki makaronik. Proszę bardzo. Ahmed Foods. Caramel Macchiato Chilled Coffee, czyli dostaliśmy kawusię taką do zaparzenia ze Starbucksa. Jeden napój pomarańczowy. I chocolate dip, czyli ciasteczka czekoladowe. I to dostaliśmy w paczce numer 1. Tak patrząc na to, to tak prawdę mówiąc nie bardzo. Wydaje mi się, żeby to było 15 funtów. Tak po mojemu. 3, 4. No nie wiem. I teraz paczuszka numer 2, czyli również tym razem latte ze Starbucksa. Czyli mam dwie kawusie. Mumbai Poubaghi. Authentic Indian Taste, czyli indyjska przyprawa do mięsa. No ciekawe. Ciekawe, ale prawdopodobnie będzie to bardzo pikantne, bo oni wszystko robią na pikantnie. Patrzę, bo to są języki z tyłu. Wszystkie języki świata oprócz polskiego. To już jest raczej normalne. Drugi również taki makaron a la nudle, nitki, bardzo, bardzo cienki. Także drugi raz makaron. Dostaliśmy drugi soczek. Dostaliśmy drugie ciasteczka. Oraz 6 croissantów, tym razem w innej paczce. Szczerze mówiąc, biednie. Biednie i wydaje mi się, że jeżeli jest tu wartość 15 funtów, to może jest minimalna. A jeżeli chodzi o wartość taka detaliczna, no to myślę o wartość detaliczna, tak? 15 funtów powinno być, czyli tutaj powinno być 30 funtów to powinno być na stole, a z tego co wiem, to takie ciasteczka tego typu są w granicach funta, może nawet nie. Makarony raczej nie są droższe niż 2-3 funty. 6, 7, 8,
Napoje są też koło funta. To też koło funta te kawy. Dwie. No i dwie paczki krosantów. Powiem wam, że na tak na 10 funtów to, to jakbym poszedł do sklepu, to tego za 10 funtów po prostu bym zwyczajnie nie kupił, bo nie są to jakieś takie rewelacyjne tutaj rzeczy i bardzo potrzebne, także ten sklep niestety był po raz ostatni, przynajmniej dla nas. Tak jak mówiłem, w Aldiku dostaliśmy 3 duże boksy. Jeżeli braliśmy 3 paczki, jeżeli 2, to 2 duże boksy i tam różności widzieliście już na poprzednich filmach. A tutaj tak skromniutko bardzo, także ten sklep dla mnie osobiście jest na minus, jeżeli chodzi o jakość. Także taką opinię również im będę musiał wystawić. No. Tyle tylko, że to wszystko jest do marca albo do kwietnia. Tak, niektóre rzeczy są do końca marca, niektóre są do końca kwietnia. Także to wszystko jest z aktualną gwarancją. No, może nie wszyscy rozumieją filozofię tej aplikacji. Także to wszystko w tym filmie. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ale jak na razie wyszło na to, że te indyjskie sklepy, no to tak jakoś minimalnie sobie jadą. No i po prostu będą miały niską ocenę również, nie tylko, bo podam wam taki przykład, że ten sklep Watan, który był wcześniej, mimo że towar miał nawet całkiem niezły, to po kilku takich opiniach z Too Good To Go niestety ma ocenę 2,1 na 5 możliwych, a taki Morrison czy taki Aldik ma na przykład koło 4 na 5. Także no niestety ludziom nie podpasowała te sklepy, ale podejrzewam, że to jest dla nich też nowość. Także to wszystko w tym filmie. Jak widzicie, próbujemy różnych rzeczy z różnych miejsc, żeby było wiadomo, co brać, a skąd nie brać po prostu towaru. Także pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.